Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Unreal Valley. Jak to się ludzie śmieją, symulatora polskiej kolei. Idziemy do naszego biura i będziemy wykonywać jakieś oto przewozy, jako że ostatnio blokowaliśmy sterowanie wielokrotne lokomotywami. Ludzie? Można ludzi wozić? Nie wiedziałem. Dobrze, mamy mapę, my jesteśmy tu na B. No dobrze, więc sobie weźmy gdzieś leconko może. FH. Fabryka maszyn i miasto. Fabryka maszyn i miasto MF AB i FM MF. No kawałek drogi byłby do przejechania. Tu się zawinąć, cofnąć i na MF. No dobrze. Ułóżmy sobie to tutaj na razie. Fabryka żywności i miasto to jest FF. FM, FF. F to jest na górze, nie? No tu jeszcze mamy fabryka żywności i miasto. To też jest FF. Strasznie pod górę trzeba jechać. Na hutę. Może by tak coś wziąć? SM. SM. No to byśmy pojechali do SM, potem byśmy się zawrócili i pojechali do MF. Fajnie. Bo. Czyli tu mamy 174 tony i tu mamy 233 tony. Czy my damy radę to uciągnąć? Nie wiem. Ja bym to wziął. Ja bym to wziął. I teraz tak, to na fabrykę maszyn. I miasto. Musi być na końcu. Składam. Na moje. To musi być na końcu, czyli najpierw byśmy musieli, bo to jest E11. W ogóle my to na W musimy wyjechać, tak, my to musimy wyjechać na W. A nie na E. My musimy wyjechać na W. Jesteśmy przy D. Czyli na E byśmy podczepili na koniec. To skąd? O, patrzcie, E1, o. Tak fajnie. Dobrze, gdzie były nasze lokomotywy teraz tylko? Bo jakaś mgła się zrobiła. Ja chyba tutaj zostawiłem, tak. Tu są, czekają na nas. Dwie oto nasze lokomotywy na dzień dzisiejszy. Nawet czy by się dało 3 z 5. Nie, to już trochę za dużo mi się wydaje. Dobra. Teraz tak, wchodzimy tutaj do tej. Spuszczamy hamulec ręczny. Póki co nie uruchamiamy, bo nie będziemy potrzebować aż takiej mocy. Bo też może na razie to odepniemy. A tą lokomotywą też wyluzujemy. Odpalimy. Włączymy światełka. I teraz tak. My jesteśmy tutaj na D.
Potem będziemy w złą stronę jechać. Fajnie. Fajnie, będziemy lecieć do tyłu dzisiaj. Ale cóż. I tak bywa, krótkim nockiem, całe szczęście. Wyjeżdżamy, niestety na razie tam była nas trochę, tu blokuje. Musimy to podpiąć, co jedzie na MF. Czy nie? Nie, dobrze. Najpierw to, co na SM i potem tamto. No, co ja gadam. Dobra, czyli najpierw to, co na SM. Czyli to jedzie na SM. A1. Czyli my teraz jedziemy od strony W, czyli na Maxa na lewo.
Dobrze, ja to mi nie wygląda na wagony ze złomem. No tak, wagony ze złomem są z tyłu. Fajnie. Nie fajnie. To trzeba przestawić. To jest odpięte? Przepięte, odpięte. Przez to podpinamy. Tu się zmieszczę na E3, o. Przestawiamy zwrotniczkę. Lecimy tutaj. I do przodu. Bez poślizgu, proszę. Moment, moment. Nie, dobrze, wjeżdżamy. Coś mi się pomyliło. Jakoś bliżej powinien być ten rozjazd. Dobra, hamuj. Pełni hamulec. Dobra, a to z tego kolejnego to idziemy, to mamy dać? 11, a. Dajcie, bo tu są jakieś kontenery. CF-817. 120. 120 i aż do 817. Zgadza się. Odpinamy to. Krakujemy tutaj. I wlatujemy zaraz na nasz odpowiedni tor.
lecimy. Dobra, odpinamy przewód. Tutaj on jest. Odpalamy tutaj też lokomotywę. Być wsteczny? A nie, jeszcze trzeba. Przecież wagon odhamować, nie? Ten odhamowany, ten też. No właśnie, ostatni zazwyczaj jest odhamowany, ale lepiej sprawdzić wszystkie. No i teraz widzicie, dwie lokomotywy pracują. Fajnie, nie? Dobra mi się to już. Teraz się będzie robić ciemno, ale ważne, żeby uformować już nasz skład. Wyjedziemy całym składem za zwrotnicą. Tak. Dobra, lecimy tu. Z takim poślizgiem to my nic nie damy rady, nie? Dobra, toczenie składu musi się odbyć w sposób dość powolny. Tutaj dostęp do granika, nie? Mamy. Jeszcze kawałek.
Troszkę podhamujemy. Jeszcze troszkę podhamujemy. A jesteśmy. Winamy. Ciop, 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 ciop. Okej. Odhamowywujemy. A jesteśmy, myślę, gotowi do drogi. Ile mamy łącznie? 3 wagony i... 5 wagonów. Miejmy nadzieję, że podjedziemy pod wszystkie górki tym razem. Widzimy jeszcze, czy to jest hamulec wyluzowany. Jest wyluzowany. Wyjeżdżamy. Jeszcze światełka. Pięknie. Dobrze, drodzy Państwo, więc myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.